Cześć, tu Brigida, witam Was na moim kanale i dziś będzie taki bardzo przegadany filmik. Właściwie to poza tym, że tutaj takie rzeczy się dzieją wokół mnie, a właściwie nie dzieją się, tylko stoją, to nie będzie nic właściwie ciekawego do oglądania, więc jeżeli macie w tym czasie coś do zrobienia, nie odkurzanie, ale pranie, prasowanie, zmywanie, albo na przykład idziecie z psem na spacer na słuchawkach, to zachęcam Was, żeby właśnie sobie to puścić na spokojnie. A tylko pokażę Wam, że moja Tajka, ta z Biedronki, wypuściła listka. On już się tutaj pojawia i mówiłam Wam ostatnio, żeby zwrócić na to uwagę, czy ten listek jest Wasz, w cudzysłowie Wasz, czy nie Wasz, czy on już wychodził w poprzednich warunkach, czy w tych. I to jest taki pół na pół, bo on, dziubek jego, zaczął wychodzić, przynajmniej ja go zauważyłam, tak dzień, dwa dni po przesadzeniu, więc od tygodnia, roślina była tak półtora tygodnia do dwóch u mnie i wtedy zaczęła wypuszczać. Więc to jest takie pół na pół moje, bo no, warunki się w tym czasie zmieniły, nie odrzucił tego liścia, ale on będzie mniejszy niż ten poprzedni, już widzę, więc warunki się zmieniły na gorsze, ale zobaczymy jeszcze kolejne liście. I teraz zobaczyłam, że ta mała odnoga, co tutaj jest, też wypuściła liść, wypuściła stożek. Chwileczkę, zbliżę się do Was i Wam pokażę. Ten tutaj zawinięty listek, on się jeszcze dopiero, o, otwiera, ale będzie ładny, nakrapiany. O, jeszcze sobie będzie rosnąć. A tutaj, tu jest odnoga, bo to nie były, czy to były dwie sadzonki? Chyba jedna, już nie pamiętam. W każdym razie tu widać, o, w tym miejscu dokładnie. Tu, gdzie mój palec jest, tu widać zębuszek. Zębuszek nowego listka i on, podejrzewam, że będzie tej wielkości albo troszkę mniejszy, ale albo troszkę większy, na pewno nie będzie tak duży, ale to już świadczy o tym, że tej roślinie jest u mnie dobrze. Jak widzicie, bigos jest suchy i na dole też jest sucho, więc warto podlać. Częstujemy się kawusią, u mnie jest to podwójne czy nawet potrójne espresso. Ale zachęcam Was do tego, żebyście napili się cokolwiek chcecie. Czy jest to kawka, czy jest to herbatka, czy jest to woda, a może drink z palemką. W każdym razie pijemy, bo będzie to dosyć długi film, przegadany. Więc łyczek i zabieramy się do roboty. Tematem tego odcinka są rośliny w domu latem. Nie mówię o roślinach takich typowo ogrodowych, czyli jakichś bylin, krzewów. Tego nie ruszamy. Chcę skupić się na roślinach, które są typowymi, domowymi roślinami. Więc podzieliłam sobie tak w głowie i na kartce, bo mam tu małą ściągę, podzieliłam sobie rośliny na takie dwie grupy. Pierwsza grupa to jest ta, to są te rośliny, które są w domu i one w domu pozostaną, a druga grupa to jest ta, która na czas ten późnowiosenny, wczesnojesienny wystawiamy na dwór, na balkon, na taras do ogrodu. Są takie rośliny, które po prostu odżyją, kiedy je wystawimy na dwór, ale trzeba będzie je chować do domu, kiedy już będzie ten czas nadchodził, ten czas przymrozkowy. I dlaczego o tym mówię teraz? Właśnie dlatego, że jak to nagrywam, jest sobota, zobaczycie ten odcinek w poniedziałek i zbliża się 15 maja. 15 maja to jest taka graniczna umowa, data, kiedy kończą się zimni ogrodnicy i w teorii nie powinno już być takich nocnych przymrozków i w teorii można już zacząć przyzwyczajać. Mówię o przyzwyczajaniu wystawiania roślin na zewnątrz. Chociaż ostatnio były takie ładne, taka ładna pogoda, że niektórzy już zaczynali je wystawiać, zwłaszcza tak na godzinkę, na dwie w jakieś ocienione miejsca. Można było już wystawiać i po 15 tak naprawdę część roślin już jest przyzwyczajona w pełni do tego, żeby być na dworze. Więc to są te dwie grupy, na których chciałabym się skupić. Te na słońce wystawiamy głównie rośliny, które są odporne na
warunki świetlne, takie mocne, bo na dworze, inaczej, w domu mamy szybę. Ta szyba troszkę jednak oddziela słońce od roślin. Przez szybę przechodzi ten filtr taki UV. Ile dokładnie tego jest, no to Wam teraz nie powiem, bo sobie swędzą mnie włosy w ręce. Nie będę Wam rzucać takimi typowymi, suchymi faktami, ile tam procent filtru przechodzi i tak dalej. To nie jest tak naprawdę istotne w takim codziennym naszym użytkowaniu roślin, ale wiedzmy, że tuż za szybą w domu jest mniej światła niż na tym samym parapecie za oknem. Mniej światła, ale są też inne warunki, bo jednak w domu jest stała temperatura w miarę, stała wilgotność w miarę, o ile nie otwieramy okna. Jest ciepło od szyby, może być powstać soczewka, ale jest jednak ta bariera dla światła ultrafioletowego, a za szybą to słońce jest takie bardziej prażące, mocniejsze, ale z drugiej strony są te wiatry różne. Może być wiatr, może być deszcz, może być wichura taka, która nawet strąci te doniczki. Więc na to musimy zwrócić uwagę, że ten sam parapet tak naprawdę przedzielony oknem daje dwa różne, skrajnie różne stanowiska czasami. No zwłaszcza zimą, ale latem również różnie to bywa. Więc na to zwróćmy uwagę. I rośliny, które przez całą zimę stały na oknie północnym lub wschodnim, zwłaszcza północno-wschodnim, no to nie wystawiajmy ich od razu na okno południowe, na wystawę południową, gdzie cały czas smaży słońce. Wtedy właśnie o tym mówiłam, żeby przyzwyczajać, że rośliny, które, o ile macie ogólnie okno południowe, czy parapet, czy balkon, to wiadomo, że to będzie tak trochę inaczej, musicie dostosować do swoich warunków, ale te warunki muszą być tak gładko zmieniane, gładko muszą się dostosować rośliny, po godzince, po dwie. Na razie obserwujcie cały czas, ja w ogóle polecam obserwować nocne temperatury, zwłaszcza jeżeli macie możliwość zamontowania takiego termometru na zewnątrz, który pokazuje, jaka była najniższa temperatura w nocy, czy tam od ostatniego pomiaru. Jeżeli na przykład wyzerujecie sobie w dzień pomiar, to w nocy będzie najniższa na przykład koło 15 stopni i to jest ok, ale jeżeli, tak jak w tamtym roku, najniższa była koło 4 przez praktycznie całe lato, ja nie wystawiłam w tamtym roku żadnych roślin na zewnątrz, bo noce były zimne, zbyt zimne jak na mój gust. Ja wstaję o 4:30 do pracy, 4:20, więc ja nie muszę mieć nawet tego termometru, który pokazuje najniższą dobową, czy tam najniższą od ostatniego pomiaru, ale wstając do pracy rano czułam, że jest zimno i uznałam, że tego dnia jeszcze nie wystawię. No i koniec końców nie wystawiłam żadnych. Ale zobaczymy, jaka będzie temperatura tego lata, tej wiosny. I warto mieć właśnie takie, jeżeli nie wstajecie tak wcześnie w nocy, tak naprawdę... Zobaczyłam, że kolejna roślinka wypuściła listkę. Squamiferum się pokazało, już nie będę Wam pokazywać. W każdym razie, jeżeli nie wstajecie tak wcześnie w nocy, czy nad ranem do pracy, czy nie wychodzicie z psem, bo macie na przykład szczeniaczka, no to wiadomo, że się wychodzi w nocy, ale jeżeli nie wstajecie w nocy, nie wiem, do dzieci, czy nie budzicie się, ogólnie nie wiecie, jaka jest sytuacja w nocy, to sprawdzajcie dokładnie temperaturę, pogodę, temperatur i pamiętajcie, że mogą być takie zimne podmuchy, że może być ogólnie na przykład koło 15 stopni, ale podmuch może być taki 3-4 stopniowy. Momentami przez 15 minut w nocy może być 5 stopni i wtedy rośliny zmarzną. Po prostu. Zwłaszcza te tropikalne, które mamy w domach, one po prostu mogą zmarznąć. Te, które są delikatniejsze, które mają takie delikatne listki, bo jeszcze może taka dorosła Monstera Deliciosa może by dała radę. Może by takie delikatniejsze, młode listki zmarzły. Ale, no, ale jakaś delikatna roślinka, taka skandens. Bałabym się wystawić skandensa, bo on ma delikatne listki i jednak bałabym się, że coś pójdzie nie tak. Więc zwracajmy uwagę na to,
jakie mamy warunki na zewnątrz, czy to jest na przykład balkon ocieniony. Ja Wam wielokrotnie mówiłam, że poprzednim mieszkaniem, w jakim mieszkałam, to była kawalerka na drugim piętrze, na wystawę wschodnią i jeszcze w dodatku ocieniona była wielkimi lipami, które szły wzdłuż drogi, więc to był ciemny wschód tak naprawdę. Tam najwięcej słońca było zimą, kiedy lipy nie miały liści, ale kiedy były liście, była pełnia takiego rozkwitu. To nie było przy samym moim bloku, one były przy tam troszkę dalej wzdłuż drogi, ale jednak słońce, które było wyżej, nie docierało aż tak bardzo, bo miałam balkon zacieniony od góry, z przodu były lipy, więc to nie było takie palące słońce, więc na balkonie miałam praktycznie cały czas rozproszone światło lub cień. To nie były takie bezpośrednie, mocne promienie. Ewentualnie rośliny, które miałam przewieszające się przez doniczki, jak miałam takie doniczki typu siodło, to wtedy te wewnątrz, jeżeli się przewieszały do środka, to one były w takim półcieniu, w świetle rozproszonym, a te na zewnątrz to były w świetle rozproszonym plus od czasu do czasu w jakichś tam promykach słońca. Więc zwróćcie uwagę na to, jakie macie warunki. Zwróćcie uwagę na to, czy słońce, które zimą szło na przykład nisko i macie domy przed sobą, domy czy jakieś niskie zabudowania, garaże, to na przykład się chowało słońce, ale jak tylko jest wiosna, lato, to słońce idzie do góry i cały czas może operować górą. A może być tak, że macie na przykład dół z jakiegoś powodu odsłonięty zimą, wszystko było odsłonięte, a dopiero latem, kiedy słońce jest wyżej, macie na przykład zasłonięte od góry, bo macie na przykład jakąś markizę, zawsze zasłonięte okna, jakiś daszek nad oknem, balkon wystający, jakiś taras, więc zwróćcie na to uwagę, kiedy u Was jest słońce. I wybierając rośliny, które wystawicie na zewnątrz, pamiętajcie właśnie, żeby to były rośliny odporniejsze na słońce i takie, które wymagają większej ilości słońca. Wymagają lub lubią. Epipremna przepięknie się wybarwiają, monstery różne przepięknie się wybarwiają, choje potrafią się przepięknie opalić, rosnąć ogólnie większe. Również rośliny, to jest taki plus tego, że wystawiamy na zewnątrz, rośliny się wzmacniają, bo roślina, która nie ma żadnego dotyku, taka roślina, która sobie po prostu rośnie, ona jest taka delikatna. Tutaj pokażę Wam. Roślina, tutaj jest mój Majestic. Ona w domu, widzicie, jest taka delikatna i ona rośnie sobie jak taka drabinka. No i takie ma listki mniejsze, większe, różnie to bywa. W każdym razie jest taka delikatna, jak ją poruszę. Ogólnie ona stoi sobie w różnych miejscach w ciągu roku. Ja przestawiam praktycznie co każde podlewanie rośliny. Ale ona jest taka delikatna. Gdybym ją wystawiła na zewnątrz, ale w tym roku jeszcze nie planuję, bo mam taras tylko nieodsłonięty na południe, więc jeżeli już będę miała w przyszłym roku taras północny, wschodni, to wtedy tam będę wystawiać takie delikatniejsze filodendrony, to gwarantuję Wam, że roślina zacznie się wzmacniać. Może nie te od dołu, ale te kolejne już będą przez to, że wiatr je dotyka, smaga. No, na dworze jest wiatr, nie da się tego uniknąć. Nawet jeżeli w jakimś zacienionym miejscu, osłoniętym od wiatru, to delikatny wiatr będzie je ustawiał, delikatnie nim poruszał i wtedy roślina stanie się taka mocniejsza, taka sztywniejsza, grubsze będzie miała te łodyżki, a w domu one są delikatniejsze. Więc to jest taki plus tego, że roślina rośnie na zewnątrz przez okres tam powiedzmy pół roku na zewnątrz, niecałe pół roku i wtedy roślina się wzmacnia. Jej liście też będą większe, bo warunki będzie miała na pewno lepsze na zewnątrz, o ile oczywiście damy jej lepsze warunki niż w domu, to również same te ruchy są wzmacniające. Dlatego warto jest też roślinę obracać do słońca, żeby ona też się ruszała, to wtedy jest możliwość jakoś w miarę te warunki zewnętrzne dać tej roślinie. Ale już dosyć o tym, o tych plusach dworu, bo nie o to też chodzi w tym filmie. Troszkę tutaj nakruszyłam. Ale pamiętajcie, że właśnie
na zewnątrz warto jest wybrać te rośliny, które są odporniejsze lub które potrzebują lub które lubią. Kaktusy podziękują Wam, będą przeszczęśliwe nawet na południowym parapecie, na południowym tarasie, ale pamiętajcie, żeby również je przestawić. Przestawić i przyzwyczaić, bo jeżeli macie zawsze na północy i nagle wystawicie na południowy, to nawet na południowy taras, na południowy balkon, to nawet kaktus może spłonąć. A takie delikatne przestawienie, przyzwyczajenie zawsze pomoże. I właśnie pamiętajcie o tym, że warunki są na zewnątrz inne. I również pamiętajcie o tym, że na zewnątrz pada deszcz. I jeżeli nie macie osłoniętego od deszczu miejsca, jeżeli nie jest to taras czy balkon całkowicie od góry zasłonięty od boku jakimiś firankami, jakimiś takimi rzeczami, będzie padał deszcz również do tych donic. Więc tym bardziej uważajcie, żeby donica była z otworem i była na przykład na podstawce, jeżeli nie chcecie pobrudzić sobie po prostu tarasu, podłogi, ziemi, jakkolwiek, żeby to nie była osłonka bez dziurki, bo jeżeli nawet będziecie mieli doniczkę włożoną do osłonki, to w tej osłonce zbierze się woda i będzie cały czas Wam stała. Jeżeli to będzie jeden deszcz na 3 tygodnie, to będzie ok, ale jeżeli będzie przez 3 tygodnie deszcz, to Wam ta roślina tak czy siak zgnije, nawet pomimo tego, że będzie stała na zewnątrz. Więc na to zwróćcie uwagę. Zawsze musi być otwór na dnie. Do dużych donic, takich typu monstera, to niezależnie od tego, czy to jest na dworze, czy to jest w domu, polecam te takie tace z kółkami, że można je po prostu przesunąć, będzie padał deszcz, można je wsunąć bliżej okapu domu czy poddaszek. Jeżeli będzie ładna pogoda, pamiętajcie, że można wtedy wysunąć. Z lekkimi donicami nie ma problemu, ale z lekkimi donicami może być problem podczas deszczu. Na to też zwróćcie uwagę wtedy właśnie, czy jakoś je pogrupować obok siebie, czy jakoś je podeprzeć, czy chociażby do każdej doniczki włożyć cięższy kamień. Na to zwróćcie uwagę, jak to zabezpieczyć rośliny, żeby nam po prostu przy mocniejszym wietrze wszystkie nie pospadały z parapetów, nie pospadały, nie poprzewracały się, no bo to będzie więcej szkody niż pożytku. Pamiętajcie również, że na zewnątrz są szkodniki. Szkodniki te mniej i bardziej widoczne, z którymi możemy się spotkać również w domu, ale na zewnątrz nie ma tej bariery okna, nie ma moskitier, więc łatwiejszy dostęp mają szkodniki do naszych roślin, które są na zewnątrz. Wiadomo, że jeżeli nie mamy moskitier, otworzymy okno, to również jakieś szkodniki mogą wlecieć. Ale jednak na dworze, na balkonie, na tarasie te szkodniki są bardziej dostępne. Ślimaki, których praktycznie nie ma w domu. Opulchlaki, które w domu pojedyncze jakieś mogą się przedostać, ale można je łatwo w miarę złapać. Na zewnątrz może być mnóstwo. Jakieś mszyce, wełnowce, przędziorki, to wszystko są rośliny, to wszystko są szkodniki, które są na zewnątrz i mogą dostać się do domu, ale jednak na dworze mają łatwiej. Plus mogą być również psy i koty, nasze lub sąsiadów. Nadal niestety panuje przekonanie, że kot musi chodzić po dworze samodzielnie, bo ma instynkt łowiecki i niestety dla tych zwierząt, niestety dla naszych ogródków, dla naszych roślin, dla naszych ogrodów warzywnych, one potrafią zrobić w naszych donicach czy grządkach swoją kuwetę. Więc zwracajcie uwagę na to, że również do Waszej delikatnej roślinki może dostać się psi, koci, mocz, kał. Takie rzeczy się zdarzają. Na to, jeżeli to są nasze zwierzęta, to mamy wpływ. Jeżeli to są zwierzęta sąsiadów, może być trudniej. Jeżeli to są ptaki, no to na to kompletnie nie mamy wpływu, poza ewentualnym rozłożeniem parasolki. No nic innego nie możemy zrobić, zawsze można to umyć, ale jednak zwracajmy uwagę na to, że są część szkodników, na które mamy jakiś wpływ. Na przykład jeżeli to są ślimaki, no to są bezpieczne, ale to już kwestia ogrodowa, ale są bezpieczne preparaty przeciwko ślimakom. Jeżeli są to mszyce, inne rzeczy są bezpieczne, opryski można zrobić czy z pokrzyw, czy z mydła potasowego, to różne rzeczy są różne
szkoły, czy bardziej ekologiczne, czy bardziej takie intensywne, chemiczne, ale zwróćmy uwagę na dwie rzeczy. No pora, wiadomo, pora musi być to wieczorem, żeby nie zrobić tego rano, ponieważ jeżeli zrobimy opryski, no to przyjdzie słońce i nam po prostu to popali. Wszystkie liście nam popali. Oraz jeżeli zrobimy w dzień oprysk, to pamiętajcie, że latają pszczółki i inne zapylacze, które mogą się po prostu potruć, jeżeli użyjemy chemii. Bo jeżeli to będzie woda z mydłem, no to wiadomo, że one się raczej nie potrują tym. Ale jeżeli to będzie oprysk typu polisek, moc, pilan, no to wtedy one mogą się potruć. Wybierajmy ten czas, kiedy nie ma wiatru, nie ma deszczu. Jeżeli jesteśmy w domu, robimy oprysk, nie ma tego problemu. Jeżeli robimy oprysk na zewnątrz, to jest więcej tych obwarowań, na które musimy zwrócić uwagę. Wydaje mi się, tak szybko rzucam okiem na moje notatki, wydaje mi się, że rośliny, które wystawiamy na zewnątrz, są taką już omówioną grupą. Jeżeli macie jakieś pomysły dodatkowe, to napiszcie w sekcji komentarzy, ona jest w całości dla Was. Pamiętajcie, że mamy bardzo fajną taką społeczność, która fajnie się rozwija, którą warto pielęgnować, więc jeżeli macie jakieś komentarze do tej części, to zachęcam Was, żebyście napisali właśnie w tym momencie na dole. Łącząc właśnie grupę, która zostaje wynoszona na zewnątrz oraz ta, która zostaje w domu, to pamiętajcie o tym, że rozpoczyna się właśnie taki wzmożony okres rośnięcia roślin i warto jest wtedy zwiększyć nawożenie. Ja jestem osobą, która raczej nawozi przez cały rok lub nie nawozi, w zależności od tego, czy pamiętam, ale nie zaprzestaję kompletnie nawożenia przez okres zimowy, bo moje rośliny rosną. Ja mam tu dużo słońca w pokoju, więc one dalej rosną. Ale wiadomo, że jeżeli jest wiosna, idzie lato, to niektóre rośliny rosną bardziej i wtedy warto jest je nawozić. Nie rośliny, które przesadzaliśmy tydzień temu, dwa tygodnie temu, te odpuściłabym. Te dopiero nawozimy tak po 3 tygodniach. Nawozami mineralnymi i takimi intensywniejszymi. Jeżeli chodzi o biohumus, to można cały rok używać, bo to jest jakby uzdatniacz gleby, a nie nawóz jako taki, który może popalić korzenie. Więc pamiętajmy, nawozimy w tym czasie, albo jeżeli nie nawozicie, to zaczynamy nawozić, a jeżeli nawozicie mniej, no to zwiększamy dawkę. Jeżeli chodzi o podlewanie, pamiętajcie, że w domu również jest cieplej, również może być bardziej sucho, ponieważ na przykład nie wieszamy prania w domu, tylko już wieszamy na zewnątrz, więc nie ma jak, podwiększyć tej wilgotności w domu. Niektórzy mają klimatyzację, więc może być temperatura niższa, ale być bardziej sucho niż zimą. Może być tak, że będzie sucho i gorąco, może być tak, że będzie wilgotno i gorąco, może być różnie, więc pamiętajcie, że zawsze warto mieć higrometr i temperaturometr. Termometr i higrometr zawsze warto mieć w pokoju, zwłaszcza w takim, w którym śpimy i mamy rośliny. To są takie fajne miejsca, no i oczywiście w łazience. W ogóle w każdym pokoju powinien być termometr, higrometr. Zawsze warto wiedzieć, gdzie, jakie te wartości są. I zwróćmy uwagę na to, że zazwyczaj latem trzeba podlewać rośliny częściej, bo zazwyczaj jest bardziej sucho. Jeżeli, odnośnie podlewania, to jest taka łączona te grupy, odnośnie podlewania roślin na zewnątrz, pamiętajmy też obserwować pogodę, jaka ma być, czy ma padać, czy nie ma padać. Jeżeli są 3 tygodnie suszy, to może się zdarzyć, że trzeba będzie podlewać rośliny codziennie, ponieważ inne jest parowanie podłoża na zewnątrz. Jest więcej wiatru, więcej słońca, więcej innych takich czynników. Rośliny też szybciej mogą rosnąć, więc więcej tego będą potrzebować, więc trzeba będzie więcej podlewać. I wtedy nie nawozimy przy każdym podlewaniu, żeby nie było, że codziennie będziecie dawać nawóz, tylko wtedy raz, dwa razy w tygodniu najwięcej, ale warto jest podlewać wtedy codziennie. A jeżeli będzie tydzień deszczu, to wtedy nie trzeba podlewać, ewentualnie tam posypać nawozem. Rośliny w domu również to jest ten czas, kiedy podlewanie, nawożenie jest na etapie zmiany z zimowego na czas letni, więc
może być tak, że rośliny na przykład albo przelejemy, albo przesuszymy, jeżeli będziemy używać tego, co było do tej pory u nas zimą i się sprawdzało. Jeżeli mamy pod parapetami grzejniki i zimą te grzejniki buchały mocno, wysuszały podłoże, to teraz na przykład jeżeli włączymy klimatyzację, będzie 20 stopni w domu i będzie sucho, to rośliny będą przesychać na przykład wolniej albo szybciej, albo wiecie, musicie zwrócić na to uwagę, w jaki sposób przesychają Wam rośliny. Czy na zewnątrz, czy w domu. To jest właśnie dlatego taka wspólna grupa dla tych, wspólna tematyka dla tych dwóch grup. I jeżeli mamy rośliny, które pozostawiamy w domu, musimy zwrócić uwagę na to, dlaczego je zostawiamy w domu. Czy dlatego, że nie mamy balkonu, tarasu, podwórka, czy ogólnie nie mamy dworu, żeby wystawić te rośliny, a one bardzo lubią słońce, więc jeżeli to są rośliny, które pragną słońca, to przysuwamy je jeszcze bliżej albo na przykład zostawiamy je w tym miejscu, jeżeli one po prostu zawsze stoją na parapecie i jest im dobrze. Ale jeżeli są to rośliny takie, powiedzmy, do cienia, że one jednak wolą być w cieniu i na przykład w okresie jesienno-zimowym były na parapecie, ponieważ tego słońca w głębi pokoju było dla nich zbyt mało. W okresie wiosenno-letnim może być dla nich za dużo, więc wtedy trzeba cofnąć rośliny z parapetu. O ile tam oczywiście macie, bo są osoby, które nie trzymają roślin na parapecie albo nawet nie mają parapetów. Więc pamiętajcie, żeby dostosować wszystko do siebie. Więc część roślin możemy cofnąć, jeżeli właśnie pozostawiamy je w domu, bo są to rośliny wrażliwe na słońce, wrażliwe na deszcz, wrażliwe na takie warunki, więc je wtedy cofamy. Albo na przykład mamy mały balkon, no i nie zmieścimy tam setki roślin, bo zmieścimy na przykład jedną największą monsterę i suszarkę z praniem, więc oczywiście reszta musi zostać w domu. Wiecie, o co mi chodzi. Trzeba zwrócić na to uwagę, dlaczego dana roślina zostaje w domu. Czy przez to, że warunki na zewnątrz nie odpowiadają, czy przez to, że po prostu no nie mamy innej możliwości. Jeżeli pozostawiamy rośliny na parapecie, to jest bardzo ważne, żeby zrobić sobie taką analizę tego, co się dzieje przy szybie. Czyli na przykład to, co już Wam mówiłam, że ten sam parapet oddzielony szybą ma zupełnie inne, skrajne warunki. I jeżeli mamy na przykład włączone automatyczne zraszacze na trawniku i te zraszacze z jakiegoś powodu nam strzelają wodą w szybę, to szyba jest mokra. Albo na przykład jeżeli opłukaliście, umyliście szyby czy samochód, cokolwiek, jeżeli z jakiegoś powodu szyba jest mokra, świeci słońce, bo nie mówię o tym, że jest mokra od deszczu, bo zazwyczaj po deszczu u nas nie ma tak od razu, że jest burza, a potem nagle się chmury rozchodzą i jest ostre słońce, ale tak bywa. Ale jednak, jeżeli szyba jest mokra, to może zadziałać efekt soczewki, może również nam popalić rośliny. Na to musimy zwrócić uwagę. Musimy zwrócić uwagę na to, czy mamy rolety, czy je zasłaniamy, czy ich nie zasłaniamy, czy jakaś firanka, czy warto na przykład na czas letni, jeżeli nie mamy innej możliwości, jeżeli na przykład wynajmujemy mieszkanie i nie ma tutaj rolet, takich, które można nawet założyć, takich są takie naklei, ale nie każdy lubi rolety, nie każdy ma możliwość, nie każdy ma fundusze. Można na przykład nałożyć na szybę kartki A4 białe takie ksero. Można, żeby ten filtr był taki trochę słoneczny. Można założyć firankę taką delikatną jak z organzy, żeby delikatnie zasłonić. Można naprawdę zrobić taki rachunek sumienia, w jaki sposób zabezpieczyć rośliny, które zostały w domu przed zewnętrznym, przed takim zbyt ostrym słońcem. Nie wiadomo, jakie będziemy mieli warunki w tym roku. To nie jest tak, że rok w rok jest to samo, więc warto na to zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o rośliny w domu, warto zwrócić uwagę, czy mamy matę grzewczą, czy nie należy jej wyłączyć, bo może nie ma potrzeby już, żeby ogrzewać jakieś rośliny. Możemy czy włączyć nawilżacz powietrza, czy wyłączyć, w zależności od tego, jakie mamy warunki w domu. Jeżeli mamy rekuperację, no to
nawilżacz nam nie pomoże, ale jeżeli trzymamy klimatyzację, która ogólnie wysusza powietrze, to warto włączyć nawilżacz, czy nawet w sypialni, ale też właśnie przy roślinach musimy zwrócić uwagę, czy nawet ta klimatyzacja nie dmucha takim mocnym, zimnym powietrzem w nasze rośliny, bo również mogą się pojawić plamy z przemrożenia na naszych roślinach latem. W czasie najgorszego upału możemy mieć plamy, które takie odpowiadają zimnym podmuchom słońca. Zimnym podmuchom wiatru, jeżeli ustawimy zbyt niską temperaturę na klimatyzacji i ten podmuch będzie wiał w naszą delikatniejszą roślinę. Warto też zwrócić uwagę na to, czy nie pojawiają się na roślinach plamy z poparzeń słonecznych. I może tak się zdarzyć, że na przykład zasłonimy rolety, a mimo wszystko pojawią się poparzenia. Dlatego, że nie każda roleta jest taka idealnie gładka. Bywają takie, które mają dziureczki. Na przykład są takie, które wzdłuż rolety mają takie dziurki na nitki, na takie prowadnice. I w tych miejscach pojawiają się prześwity słońca. Jeżeli macie takie rolety, to wiecie, o czym mówię, albo no, może dacie radę sobie to wyobrazić. I bywa tak, że na listku, listek jest piękny, a tutaj jest taki szereg kropek popalonych. Tak jakby myszka albo robaczek szedł i to ugryzł, to ugryzł, to ugryzł, to ugryzł. Może być tak, że listek, który był zwinięty, był uszkodzony, ale może być tak, że nawet liść, który był rozwinięty, nagle się pojawiła taka pręka. Właśnie od tego, że roleta była zasłonięta, ale w tych miejscach mocne, intensywne światło słoneczne popaliło roślinę. Więc takie rzeczy również się zdarzają, na to musimy zwrócić uwagę, jeżeli trzymamy rośliny blisko okna, które ma właśnie taką wystawę słoneczną intensywną. I oczywiście, to jest teraz okres czasu, w którym przesadzamy rośliny, w którym rośliny nam pięknie buchają, buchają czym? Liśćmi. Te, które mają zakwitnąć, to zakwitają. To jest piękny czas dla naszych roślin. To jest czas, w którym one dostają informację, że jest, teraz po prostu to jest dla nich matura, nie? Taka coroczna matura to jest lato i one pokażą najlepszą część siebie, więc pozwólmy im na to. Mam nadzieję, że Wasze rośliny w tym czasie cudownym będą najpiękniejsze, najwspanialsze. Teraz jest najlepszy czas na kupowanie roślin. Nie ma tych upalnych 30-stopniowych dni, nie ma też tych zimnych, minusowych dni, więc w tym momencie właśnie wiosna to jest czas, kiedy kupujemy rośliny, kiedy możemy bez problemu pójść do kwiaciarni, czy do dyskontu, czy gdziekolwiek i przynieść roślinę po prostu w rękach, tak o, bo wiemy, że nie zmarznie, nie spali się w samochodzie i tak dalej. Możemy zamówić rośliny, czy w sklepach, czy od prywatnych kolekcjonerów i nie boimy się, że one zgniją, przeschną, zmarzną w paczce. Więc jeżeli powiększacie w tym momencie swoją kolekcję, to bardzo Was do tego zachęcam. To jest cudowny moment teraz i potem ewentualnie tak już po tych najgorszych latach jesienią. W najgorszym lecie raczej to jest takie okno zamknięte, teraz jest takie okno otwarte, że można zająć się powiększaniem swojej roślinnej rodziny. Jeżeli macie możliwość, rozejrzyjcie się po sąsiadach, czy oknach, tarasach, balkonach, czy nie mają jakiejś ciekawej rośliny, czy na przykład nie zobaczycie, że mają rośliny i może warto poznać kogoś nowego, kto również ma tą pasję roślinną i może wymienić się roślinami. Wiecie, teraz robimy szczepki, rozmnażamy. Tak jak ja Wam pokazałam w poprzednim odcinku, mogliście zobaczyć, jak przesadzałam ukorzenione już rośliny, więc robimy teraz sadzonki, którymi możemy się wymienić, czy możemy sprzedać, jeżeli mamy możliwość wysyłkowo lub osobiście, ale możemy również się wymieniać ze znajomymi. Jeżeli znajomi poproszą nas o jakieś rady, również możemy im właśnie teraz dać. To jest fantastyczny moment na to, żeby w ogóle zacząć z roślinami, bo jesień, zima jest trudna, jest depresyjna, światła jest mniej,
są warunki takie naprawdę trudne, bo są grzejniki, albo ogrzewanie podłogowe, albo nie wiem, przymrozki, jak wiesz, wietrzymy mieszkania, to jest trudno, ale teraz jest super moment na to, żeby rozpocząć przygodę z roślinami. I jeżeli do tej pory jeszcze nie mieliście żadnych roślin, to zachęcam Was do tego, żeby właśnie rozejrzeć się, czy Wasi znajomi nie mają jakiejś rośliny, która im na przykład wybiła pięknie, i zawsze pamiętajcie, żeby zapytać o możliwość sadzonki, czy na przykład nie mają czegoś już ukorzenionego, czy mogą Wam ukorzenić. Nie kradnijcie sadzonek. O tym mam osobny materiał, bardzo ciekawy moim zdaniem. W każdym razie kradzione rośnie najlepiej? Nie. Więc pamiętajcie o tym, że jest wiosna i że jest super i że idzie lato. Najtrudniejsza pora roku dla mnie, ale może ten rok będzie łatwiejszy. W każdym razie życzę Wam samych sukcesów roślinnych w tym roku. Tak mówię, jakby rok się zaczynał, a przecież już mamy połowę maja, ale naprawdę dla mnie wiosna to zaczyna się nowy rok. I myślę, że wkrótce będzie podsumowanie roku kolejnego na YouTubie, drugi rok na YouTubie u mnie, więc tak, napiszcie mi coś miłego i raz na jakiś czas Was proszę o łapkę w górę i subskrypcję, więc może i tym razem, jak już mnie tak wysłuchaliście bardzo długiego odcinka, no to jeżeli zostaliście do tego momentu, to może warto właśnie wcisnąć tą łapkę, wcisnąć subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I widzimy się następnym razem. Cześć! Tak się rozgadałam, że nawet kawy nie wypiłam.